Mateusz Kaniowski i człowiek, który jest sam na 8. Dlaczego, no, tak? Tak, no może sam na 4 jak na razie, no tam też... Czemu na 4? Ja mam wrażenie, że oni wszyscy cię jadą. Tak, Zadyma też próbuje, też niby z jedną koleguje, próbuje mnie dogryźć, też delikatnie, nieraz podgryza. No niego się nie świruje, bo koleka tak już jest długa, więc... spokojno, ale raczej sam na wszystkich, no trochę tak. No, jest... no nowy jestem w tym świecie, jeszcze tak, wiesz, cwaniakuję, to oni próbują mi dogryźć, oni, wiesz, uważają się za... Kogo? Bo siedzą tutaj tak długo i im się już należy, tak widzę, tak, im się już to należy wszystko. A ja taki, że ja skąd ja się wziąłem, że mi się to nie należy. A oni tak samo, wiesz, każdy zaczynał od zera, no powiedzieć, też się jakoś tu udało się im tu wkręcić, też jakoś z jakiejś losowej rzeczy udało się im wkręcić, no i są tutaj, gdzie są. I teraz tak uważają, że mi się nie należy. Ale widzisz, Tazy, bo mnie to bardzo w ogóle szokuje, że tak, internet jest za tobą. Ludzie cię polubili po konferencjach, ludzie cię polubili po walce z Pasutem. Na programie, jak się wszyscy w ciebie władowali, to internet, wszystkie komentarze były, że czemu oni cię wszyscy atakują i tak dalej. Z taką bronią? Nie czytałeś? No, czy komentarzy? No. Nie, no, jak się na konferencji... Nie, no to jak mieliście ten swój program, nie? Ten program, gdzie byliście... Wiesz, o czym mówię. Kejdżu? Tak. I ta, tam, że wszyscy z nami jechali? Tak, no to ludzie cię bardzo bronili w komentarzach, no, tam, nie? Że wszyscy mnie atakują, no tak. Ludzie byli za tobą. Ja się dziwię, że oni podjęli taką taktykę, bo mam wrażenie, że teraz jesteś najbardziej lubiany z nich wszystkich, a oni wszyscy wierzą w ciebie, więc oni jeszcze powodują, że ludzie tym bardziej stają za tobą. No, no, no tak, no tak, w sumie, bo ludzie tak mają, że próbują bronić tego słabszego, czegoś tak to jest, tak, było takie tam przysłowie nawet. No fajnie, że choć ludzie mnie wspierają, jak oni mnie ten, ale jakby nie wie... Też nie będę liczył na ich sympatię do mojej osoby, no bo jestem tutaj nowy jednak, więc tak nie liczę na ich sympatię, nawet nie oczekuję tego od nich. Tak samo jak Hubert się mnie zapytał, czy Greg mnie posądził na 7 miejscu, no to co ja mam powiedzieć? No dobra, postawił na 7 miejscu, no ale co, przecież nie postawił mnie na 1. miejscu, no walczy i TP, jakby w chuj mojego zdanie w sumie, nie? Jakby, no. Powiem ci, że to wszystko jest bardzo dziwne, bo ty naprawdę się doskonale pokazałeś w tej walce, jeżeli chodzi o pojedynek z Pasutem, który przecież jest naturalnie cięższy też. Ja nie wiem, czemu oni cię tak deprecjonują. No właśnie nie wiem, próbują chyba mi wjechać jednak na psychę, mi się wydaje trochę, że wiesz, ja tu cwaniakuję i dalej próbują jakoś wjechać na psychę, aczkolwiek nie rusza mnie to. Pokazałem się dobrze z Pasutem, no to prawda, a to był duży oktagon, to jest mała klatka, to mnie też trochę wkurza, ale ja też lubię wojnę, tam będzie wojna. No lekceważą mnie i może i dobrze nawet, powiem ci, może i dobrze mnie lekceważą, może i dobrze. Nie tak myślą nawet, że ja wiesz, w ogóle nie umiem parteru, a coś tam jednak umiem i... Wydają, myślę, że jestem słaby, bo jestem chudy. A to też, ja robiłem zapasy z gościem, co ważył na przykład 105 kg, był takim wielkim kulturystą, a miał mało siły. A biłem się z gościem, który był chudziutki, a miał tyle siły sobie, że w zapasach, że to się nie przekłada tak. Niech mnie lekceważą, to może się grubo pomylą. I zaskoczę ich. No z twojej perspektywy... Chciałbym ich zaskoczyć właśnie i bym tak dogryzł im od nosa. No musisz bronić obaleń, bo wiadomo, że to jest główna broń na ciebie, nie? Tak, teraz ciągle robię właśnie pod klatką i nogi do tyłu obalenia. I robię tylko sobie to, obalenia i walkę pod klatką. Powiem ci szczerze, że tak, półtora miesiąca temu ja o tobie nie słyszałem, myślę, jak 80% ludzi, którzy oglądają Freak Fight, albo nawet 90%. I tak, wygrywasz walkę, stajesz się osobą rozpoznawalną, lubianą, dostajesz walkę o milion, gdzieś ciągle się mówi o tym, że mógłbyś walczyć z Labrygą. Błyskawicznie ściągnąłeś ten internet. No czy fajnie, tego mnie tak może zazdroszczą właśnie przez to, że wiesz, tak to leciałem, wjechałem tu z buta, można powiedzieć, z drzwiami od razu i zostałem mnie ludzie od razu polubiany, wszyscy mnie chwalą. No na razie jest fajnie, gorzej jak mi się noga powinie, na razie nie zapraszajmy, zobaczymy, czy dalej ludzie będą mnie kochać i jak to się potoczy, bo kariera w internecie, jak się szybko zaczęła, tak samo szybko się może skończyć, ale trzeba być dobre myśli. Nie, no to jest zawsze, że jak jesteś na szczycie, jesteś najbardziej lubiany, to najmniejsze przewinienie sprawi, że ty spadasz, bo te wszystkie, które cię nienawidzą, na razie nie mogą się przebić przez komentarze. No tak. Oni czekają na to, aż popełnisz błąd. Ostatnio oblałem, na live oblałem panią kałużą, była kałuża, padał deszcz. Ja do kolegi mówię, dawaj oblej ją, no to było głupie w sumie. I tak pojechał po kałuży, prawie panią oblał, ale nie oblał jej. I jak na Twitterze wyleciał, wylał się na mnie hejt, jakim jestem zwyrolem. Dobra, może głupio się zachowałem, no to nie było mądre, ale jak ludzie mnie wzięli, to bym kogoś zamordował. Jeżeli mnie nie tak jechać ze mną, ja bym kogoś zamordował. A tym ci właśnie przed chwilą zdążyłem powiedzieć. A wylałem kałużę na panią, no bo to może było głupie, bo to nie było zbyt mądre. Chciałem być zabawny, w głupi sposób może trochę, ale mnie jeszcze nieraz mnie tak oblali ogólnie. Jechałem, szedłem chodnikiem i mnie ktoś oblał kałużą, nieraz mi się to zdarzyło. Chciałem być śmieszny, ale taki się na mnie hejt wylał ogólnie.
niemądre też było to, jak cię Meduza sprzikał gazem pieprzowym. Kompletnie tego nie rozumiem, szczególnie, że to twój ziomal. A tak, ja też tam lekko pijany i to trochę tak też za bardzo to... Bo tam on ledwo co psiknął, on tak my teraz stoimy, psiknął nad niebem, nie w twarz, tylko gdzieś obok, a ja w to po prostu ten dym, zachłysnąłem się tym dymem i lekko się zakrztusiłem, ale ja też tam przegiałem trochę, bo byłem pijany i tak za bardzo to też trochę... Za bardzo to przeżywałem, bo to nie było aż tak straszne, no ale to też było, no, osiadł na śmiechu, co zrobić, no i też, to był głupi żart. No ale też wybuchł internet, no wtedy też wybuchł internet tym właśnie. Czy Meduza... Ja się zastanawiał mnie, czemu Meduza to zrobił z ziomalami, a wiadomo, że jak się dostanie w oczy z takiej odległości... No dla śmiechu to chciał, być śmieszny. Może nie wyszło, no to było śmieszne, no ale no... no moim kosztem, ale tam się nic nie stało, to nie było, ludzie to za bardzo przeżywali. Nie stało się aż nic takiego złego. Dobra, jest was 8, czyli to oznacza, że masz 7 rywali. Który z nich jest najgłupszy? 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 Najgłupszy, który jest? Po dzisiejszej konferencji, patrząc na po oczach, to Szeliga ogólnie. Siedział taki przyjebany, coś tam się taki chujowo wypowiadał. No Szeliga jest najgłupszy, jak dla mnie. A najmądrzejszy wiewiór dzisiaj próbował się bardzo mądrze wypowiadać. No nie wyszło mu to, bo nawet powiedzieć prosto i zwięźle. Nie pamiętam, co on tam mówił, ale tak to próbował. Ja mówię, o chuj mu chodzi, ja już zadałem spokój, znaczy się nie działam, o co mu chodzi i starał się być mądry. No Greg wygląda, ja walczę z Gregiem, ale on wygląda na takiego najbardziej zrównoważonego, takiego oaza spokoju, zrównoważony. My tu się drzemy, przeklinamy. On taki zrównoważony, spokojny. Jak na mnie się każdy coś tam się uruchomił, aż mnie to rozbawiło, że tak się uruchomił przez chwilę. No ale wydaje się na najmocniejszego Grega, ale to tylko może być... To tylko pozory mi się wydaje. Zgrywa takiego... intelektualistę. Zgrywa takiego. A jakbyś miał usiąść z kimś z nich i się napić, to kto by to był? No chyba z tym, z Alanem, nie? No tak, jakoś tam z nim miałem, kilka razy się z nim potykałem, to w razie z Alanem mi się wydaje. Trenujesz w WCA dalej? Nie. WCA byłem tylko na jednym treningu i mnie wygonili. Aktualnie trenuję w Alligatorze. Ale po tym wszystkim czy to było przed jeszcze? Nie, po tamtej akcji już nie wróciłem do WCA. Na razie aktualnie trenuję w Alligatorze. Bo chciałem dopytać, czy się spotkaliście znowu z Denisem Labrygą? Nie, jeszcze się nie spotkaliśmy. Na szczęście. No, nie boję się go ogólnie, ale nie spotkaliśmy się jeszcze. Instynktownie powiedział na szczęście. Nie no, jestem koniem ogólnie. A może to się różnie się to może skończyć? Bo z Tyburskim miałem spinkę na Instastory. Dzisiaj mi wyjebara, ja mam low kicka od razu. Już tam ochrona chodziła. Dzisiaj na fejmy, no. Z bara, ja mam automatycznie low kicka wyjebałem. Bo też tam się powyzywaliśmy. I już miałem styczność, wiesz. Wyzwankę na storkach, a już miałem styczność już z nim na live. A to z Pawłem. Tak, chyba tak, Pawłem. Jest to nagrane, czy nie? Chyba u Szeligi na streamie gdzieś tam był jakiś urywek. To było tam bez kamer chyba właśnie, niestety bez kamer. Co, ty idziesz, on cię z bara, a ty mulowa. Tak, to było, tak. Tak, tak właśnie to wyglądało. On mi z bara, ja mulowa. Automatycznie. Bo ja powiedziałem, że nie będę tak Don Casio i że nie oddam, ja zawsze oddaję. Mam taki instynkt, ja zawsze oddam. Nieważne. Bardzo ci dziękuję, Tazy. Powodzonka w turnieju. Dziękuję, Ru. Dziękuję. Albo nie dziękuję.